Media lokalne to one są źródłem informacji na temat życia w danym mieście, gminie czy powiecie. Telewizja, prasa czy radio stanowią niejednokrotnie źródło wiedzy na temat dziejących się wydarzeń. To właśnie media lokalne i regionalne stają się coraz popularniejszym i ważniejszym narzędziem przekazywania informacji. Ich zadanie jest absolutnie nie do przecenienia, to znaczy między nadawcami publicznymi, którzy zwracają uwagę na to, co jest ważne dla ogółu, a stacjami komercyjnymi, które dostarczają głównie rozrywki, to te właśnie media trzeciego sektora, media środowiskowe, wypełniają tą najważniejszą lukę, mówiąc do tych społeczności ich własnym językiem i widząc te rzeczy, które są istotne z ich perspektywy. Myślę, że najważniejsze jest to, aby lokalne media mogły odnaleźć takie zamocowanie formalne i wsparcie też materialne, ponieważ stanowią one o bardzo ważnej rzeczy, jaką jest informowanie lokalnego społeczeństwa, jaką jest budowanie więzi, promocja lokalna. Natomiast utrzymywanie się tylko z reklamy wydaje mi się, że stanowi wielką trudność i dobrze by było, aby wsparcie było czy centralne, państwowe, czy samorządowe, tak aby ta rola niezależności w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego była dobrze postrzegana i stała. Prawie w każdym większym mieście czy gminie można kupić lokalną prasę, często działają też lokalne rozgłośnie radiowe czy telewizje. Coraz szybciej rozwijają się media internetowe o zasięgu lokalnym. W Ostródzie 20 lat temu byliśmy świadkami powstania Radia Mazury, którego założycielami byli Ewa i Mirosław Bryćko. Przez te pierwsze lata było trudno, bo brakowało nam odwagi, brakowało jeszcze wprawy. Ale powiem, że to był 92 rok, to była ta raczkująca demokracja. Nigdy nie wiadomo, co było wolno, co było niewolno. No i 20 lat było różnie, raz z górki, raz pod górkę. Po raz pierwszy mieszkańcy Ostródy i jej okolic usłyszeli Radio Mazury 24 grudnia 1992 roku. Mimo upływającego czasu właścicielka radia doskonale pamięta pierwsze miesiące działalności. To chyba był ten najpiękniejszy okres, kiedy dostaliśmy stację na falach UKF-u, kiedy na wieży zostały montowane anteny, kiedy mój mąż świętej pamięci, Mirek Bryćko, który pochodzi z Ostródy, tak bardzo się cieszył, tak on był inżynierem, jego to fascynowało, alpiniści wchodzili po wieży, montaż i to było takie wielkie szczęście. I później, kiedy poszliśmy w eter 24 grudnia w Wigilię, żeby miastu dać prezent pod choinkę Radio Mazury, no byliśmy bardzo szczęśliwi. Bardzo nasze dzieci były z nami, to jeszcze wtedy Darek i Jarek to byli takimi nastolatkami, też to bardzo przeżywali. Czasami nas nie rozumieli. Dlaczego to radio i dlaczego jesteśmy tak zwariowani na temat tego radia? Radio Mazury to pierwsza w Polsce, a także w Europie Wschodniej międzywyznaniowa rozgłośnia radiowa założona i prowadzona przez Fundację Edukacji Medialnej. Stacje możemy odbierać w Ostródzie, Morągu oraz Olsztynku, a także w promieniu 50 km od tych miejscowości. W zasięgu radia są słuchacze pokonujące odcinek drogi numer 7 praktycznie od Nidzicy do Pasłęka. Codziennie słuchaczom dostarczane są porcje informacji ogólnopolskich, a przede wszystkim lokalnych. Głównym założeniem naszej stacji jest lokalność, tak? To jest podstawa. Lokalność, lokalność, lokalność i jeszcze raz lokalność, tak? Mieszkańcy Ostródy są dla nas bardzo ważni, tak? Jesteśmy też w Morągu, jesteśmy też w Olsztynku. Więc oprócz mieszkańców Ostródy, mieszkańcy tych miast również. Ale i okoliczne miejscowości, okoliczni mieszkańcy. No powtarzam, lokalność jest podstawą naszej stacji i zawsze temu poświęcamy jak najwięcej czasu na antenie. Jak najwięcej materiałów jest, jeżeli chodzi o lokalność. W ten sposób to wszystko działa. To jest radio dla obywateli, dla mieszkańców Ostródy. To jest radio po to, żeby nam się żyło lepiej w sferze duchowej, fizycznej i materialnej, czyli żeby informować, zmieniać ludzkie poglądy, żeby edukować. I tutaj były fantastyczne programy, które się pojawiały, znikały, inne się pojawiały, tak jak był program w latach 90. Jutro Klasówka, kiedy nauczyciele z okolicznych szkół przychodzili i przez radio po prostu uczyli.
Utrzymanie się przez 20 lat na rynku w czasach rodzącej się demokracji zmian zachodzących w państwie polskim do łatwych nie należało. Wiele z lokalnych rozgłośni radiowych, które powstały w latach 90. nie przetrwało nawet kilku lat. Ja bardzo wierzę w renesans rozgłośni lokalnych, radiofonii lokalnej, bo był czas na początku obecnego stulecia, 2000-2001 rok, kiedy była zapaść gospodarcza, szczególnie lokalnego biznesu. I był to bardzo, bardzo trudny czas dla lokalnych rozgłośni. Niezależnie czy to jest rozgłośnia w Ostródzie, czy jest to we Wrocławiu rozgłośnia, dlatego że no, utrzymanie takich stacji zależy od wielkości rynku. Wiadomo, w dużych miastach jest drożej, w małych taniej. I te biznesy są różne, natomiast no, to było bardzo, bardzo trudne wyzwanie i wielki szacunek dla tych, którzy przetrwali, którzy nie zostali wykupieni przez Eskę, przez Agorę, nie zostali wykupieni, czy w ogóle po prostu nie zbankrutowali, nie zamknęli swojej działalności. Z okazji okrągłej rocznicy stacja postanowiła zaprosić swoich słuchaczy do Ostródzkiego Amfiteatru, gdzie wspólnie z Centrum Kultury i Agencją Upowszechniania Kultury przygotowała program artystyczny. Dwudziestolecie Radia Mazury jest dla nas krokiem strategicznym, dla nas, czyli Centrum Kultury Agencji Upowszechniania, krokiem strategicznym do systematycznych koncertów country nad Jeziorem Dwęckim w Ostródzie. Obchody dwudziestolecia stacji, które odbyły się w Ostródzkim Amfiteatrze, były okazją do zobaczenia ludzi, którzy na co dzień przygotowują informacje oraz audycje, które puszczane są na antenie Radia Mazury. Organizatorzy w amfiteatrze pokazali namiastkę tego, w jaki sposób powstają ich audycje. Mamy 4 sierpnia 2012 roku, słońce wzeszło, nie miało innego wyjścia, zajdzie też kiedyś tam. Dzisiaj mamy sobotę, dzień wesoły, nie trzeba iść do szkoły, choć niepowiem, niektórym polskim politykom przydałoby się, przynajmniej po drugą gimnazjum. Dziś z życzeniami imieninowymi idziemy do tych, którzy mają najbardziej popularne imiona pod słońcem, czyli Arystarch, Tertulian i Pęcisław. Wszystkiego dobrego. Mamy już 2 złote medale w Igrzyskach Olimpijskich w tym roku. Pchnięciu kulą, podnoszeniu ciężarów. To obaj panowie są w mojej kategorii fakowej. Występ przed publicznością nawet doświadczonym dziennikarzom przysporzył tremę. Jestem tą osobą, która bywa no, na tych wszystkich imprezach, przynajmniej stara się być, tak? Więc jestem już po części osobą rozpoznawalną, ale trema na pewno jest, no bo wszyscy mnie nie znają, tak? Wszyscy mnie nie kojarzą, bo nie ma takiej możliwości. A poza tym to jest zupełnie inna sytuacja, ten dzisiejszy jubileusz, niż zawsze, tak? Praca w radiu zawsze lepiej, jak słychać, a nie widać. Jestem bezpieczniejsza. Muzyka najlepsza na Mazurach. To hasło zachęcające do słuchania stacji, która stara się grać melodie znane i lubiane. Założenie jest proste – nastawiać słuchaczy pozytywnie do świata i życzliwie do ludzi. Muzyka, która teraz uważam, że jest w radiu fantastyczna, jest to Marta Kulak, dobiera muzykę i muzyka jest taka, która nie przeszkadza żyć. Taka trochę chilloutowa, trochę inna niż w wszystkich stacjach radiowych. Teraz jest dużo muzyki polskiej, jak pani słucha radia, dużo dawnej muzyki polskiej i łza się wokół kręci. Ja myślę, że i turystom też, kiedy słyszą Szczepanika. Obecnie w Radiu Mazury pracuje 8 osób, które tworzą audycje, cykliczne programy i serwisy informacyjne. Przez 20 lat niejednokrotnie zmieniała się ramówka programowa, ale jedno pozostało niezmienne. Radio funkcjonuje na terenie współegzystowania wielu wyznań – katolików, protestantów, prawosławnych i wielu narodowości takich jak Polacy, Niemcy, Ukraińcy, Cyganie i Grecy. W swoich programach rozgłośnia uczy, że mimo różnic możliwe jest wspólne życie przy zachowaniu kulturowej, religijnej i narodowościowej odrębności. Stacja rozpowszechnia ideę tolerancji, poszanowania innych ludzi i ich przekonań. Okrągły jubileusz był doskonałą okazją do nagrodzenia osób zasłużonych dla lokalnej rozgłośni. Pracownicy radia w dniu obchodów 20-lecia działalności usłyszeli wiele ciepłych słów. Przede wszystkim tej wytrwałości, która im towarzyszy przez tyle lat i takiego wyczucia, co jest ważne z perspektywy Ostródy, Mazur, obszaru, na którym nadawane jest radio, i z perspektywy tak różnej społeczności, która tu mieszka. To jest ogromna sztuka, znaleźć wspólny język dla tak wielu różnych potrzeb, dla różnych grup wiekowych i towarzyszyć no, nieraz też i w tych trudnych chwilach życiowych, nie tylko dostarczając rozrywkę, ale przede wszystkim mądre słowo.
Radio Mazury działa w ramach Fundacji Edukacji Medialnej. Właściciel rozgłośni wszedł w posiadanie ostródzkiej wieży ciśnień i wiąże z nią ambitne plany na przyszłość. Jej rekonstrukcja i adaptacja dla potrzeb radia pozwoli na jego dalszy rozwój. Obecnie na wieży ze zgodą konserwatora zabytków zamontowano anteny radiowe i satelitarne. Główne przeznaczenie budowy ukierunkowane jest na siedzibę Radia Mazury i Europejskiego Instytutu Edukacji Medialnej.